się Molo, witam was, kolejny odcinek z gry Vampyr. Możecie zostawić lajka, ale przede wszystkim wpaść na Twitcha, na tym akurat zależy mi najbardziej, tam akurat jest taki content na Twitchu. Polecam widzowie serdecznie, ale my skupmy się może na grze Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, przed nami misja. Musimy się spotkać z pewną panią, która tutaj jest dobrodziejką szpitala. Ustal tożsamość osoby, która szantażuje Lady Asburg. Taka jest nasza misja, ale przede wszystkim musimy z tą Lady Asburg porozmawiać, bo z tego co rozumiem, to jest Lady Asburg. Tutaj się pojawi jakaś samica. I mamy Gatstank. A, to jest ta laska, którą już spotkaliśmy, prawda? Ja widzę, ta. Wystarczy, że raz spojrzę na twarz i ja już pamiętam. Nie no, ale oni trolują z tymi postaciami, nie? Przecież chłop wygląda jak z Minecrafta. Co tam leży? Ale dzięki temu mało pali komputer. Co samo? Nie moja wina. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well. In spite of the brevity of our encounter. Ja też, maleńka. Cieszę się, że cię widzę. Mam wrażenie, że mnie... że ze mnie zadrwiono. Swansea upodobał sobie wampiry. Nie wiem, czy możemy tu rozmawiać na takie tematy. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Jestem tu, żeby pacjenci się niepokoją. Have any of the patients given you trouble? Też możemy je zadać takie pytanie. These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. No dobra. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. Tego nie powiedziałem. Simply a necessary evil. Ale no właśnie, ona coś mi tu kurwa śmierdzi, tak szczerze mówiąc. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Jak nie zabijając? No to po całej zabawie, jak nie możemy zabijać. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. To jest zawsze wkurza, jak ktoś na przykład ci mówi, szantażujecie, a potem chce od ciebie więcej. Bez sensu, ja jakbym kogoś szantażował, to bym raz chciał i potem już bym nie chciał. A po co? As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and definitely learn the identity of my blackmailer. Okay. Who would be so foolish as to threaten you, a kindred spirit? Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient. Their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may.
As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. No to akurat prawda. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. He? Czekaj, czyli jej odwiedziny, czy ona powiedziała właśnie, że jej odwiedziny w szpitalu akurat były wtedy, kiedy pacjenci zaczęły masowo tracić krew? Czy kurwa dobrze usłyszałem i przeczytałem, czy niekoniecznie, bo... Is it true? Now aren't you the blunt one? You are aware that I too know the thirst for the Scarlet Nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. Oj, przepraszam, jeśli uda się to rozwiązać, będę zaszczycona. Dobra, ale dziwna piosenka leci, nie wiem, wkurzę mnie trochę. Dobra, w takim razie musimy porozmawiać z Harriet w szpitalu. No i możemy też poszukać tego. Poszukać zamówienia tego ziomka, ale nie zrobimy tego z tego względu, że tam jest poziom za wysoki. No i tu generalnie nie mogę wcześniej wejść w ogóle. Tu było zamknięte, czyli ona jest jakaś mega chyba niebezpieczna albo coś takiego. Teatr Sapho wystawia. Tutaj mamy coś jeszcze do podniesienia? Niekoniecznie. To porozmawiajmy. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Zamilcz. Uspokój się, proszę. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat. Zadzwało. You know what my name is Harriet Jones. Any other patient, I gather. Wiesz, z kim zadarłeś? Any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's vein. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Nie wiem, tak mam wrażenie, że trochę cicho w ogóle jest Gierka. Dobra, trochę podgłośniłem. Czy to ty jesteś szantażystą? No świetne pytanie, ty. Panie Red, czy tam Reed. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error.
Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ty, no to chyba się średnio cokolwiek dowiedzieliśmy. Znać siostrę Pipę. Naprawdę będziemy... I'll start my investigation with them. A myślałem, że my będziemy z nimi rozmawiać na ten, na temat tego, czy rozkładają nogi po kątach. Ale dobra, poczekaj. Pod V mam tą moją super umiejętność. Tu mam coś w ogóle do podniesienia. Cyk, podnieśmy jak najbardziej. Szukamy... A właściwie ten gościu kim jest w sumie? Mogę z nim porozmawiać? Niekoniecznie. A to po prostu jakiś randomowy pacjent chyba. Dobra, Pipa, chodź tu. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Mamy dziwny model twarzy. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me? No, to już pytałem, no. Znaczy nic się nie dowiemy tutaj. Okej, Dorothy. Dziwnie jest ta mapa zaznaczona. Szkoda, że nie ma takiej zwykłej minimapy albo czegoś takiego. Chociaż da się tak też chodzić, nie? I to jakoś tego ogarnąć, no ale lepiej by było, jakby była minimapa. Czekaj, z Dorothy mam rozmawiać. Ona jest 21 metrów przede mną. Przecież to jest jakiś skam, gdzie mi to pokazuje, nie? Beatrice. A z Gwyndech też mam porozmawiać. Z Gwyndech jest po prawej stronie gdzieś. No ruszaj, ruszaj. Tutaj? Ona jest na dworze. I oczy kierownica skomplikowany ten szpital. Ale ja w ogóle mam głos dziwny, jak ja wstanę od razu. Sorry widzowie za mój głos, ale... Nie no nie, co się dzieje, halo? Przecież były tu, na pewno. Nie wyobraziłem sobie tego. Sorry widzowie, za głosach wstałem dopiero. Ty, tu ktoś jest, jaki kolo. Siemano wariacie, a ty to kto jesteś? Chodź, możemy z nim porozmawiać. Czemu by nie? To mi wygląda na podejrzanego gagatka, nie? Podsłuchuj, wciśnij V, aby aktywować zmysły. Jeśli mieszkaniec zachowuje się podejrzanie, jego serce będzie otoczone wrażliwą poświadą. Patrząc na niego, odblokowujesz specjalną interakcję. Kurwa. To nie jego mam podsłuchać, tylko tamtych, tak? Co się dzieje? A tam jest Dorothy! Ty. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. All doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ciekawe. Dlatego nie mogłem ich znaleźć w szpitalu, bo ich nie ma po prostu w szpitalu. O kurde, my chyba zmadowani trochę. Ty, ale ja tu miałem porozmawiać z Dorothy, a jej nie ma. Jeszcze tam się jakiś gościu szwenda. Dobra, pakuj dupę, ała. Ale mnie paluch boli.
Ewolucja. No właśnie. Od poprzedniego odcinka to taka informacja też właśnie. Udało mi się ulepszyć tutaj tą piłę, którą walczymy standardowo. I zadaje teraz ona tam kilkanaście damage więcej. Zresztą mogę to pokazać chyba dokładnie ile, bo tutaj będę cała historia ewolucji, wydaje mi się, takie. A nie, na pierwszy poziom akurat nie ma napisane ile zadawała. No w każdym razie ulepszyłem na poziom drugi, wydaje mi się, że z 65 na 75 teraz przeszło to. No i rozumiem, że śledzimy naszego zioma, co? A to wygląda, gdzieś tam na dole jest. Okej. Nieźle w kanałach, wariacie. Szczury tu są. No i wampiry też. O! Okej. Znaczy, bardziej mówiąc, wampiry miałem na myśli siebie, a nie. No, ale widać, nie tylko ja. Nie tylko ja tu jestem, jak widać. Ktoś tam krzyczy. Nie chce umierać. Oj. Pyk. I pyk, pyk. Dobra. Dobrze, idę w dobrą stronę. Złom, tutaj. Znowu skal. Pyk. Ja ogólnie klikam tą dwójkę, żeby tego. Szczerze mówiąc, żeby wyciągnąć broń, bo zapomniałem, że. Że tutaj po prostu się klika lewy przycisk. Co ja tu zrobię teraz na przykład? Nic, trzeba na obkoło, to? Na około. Na obkoło? Jak to dziwnie brzmi, na obkoło. Na około, oczywiście. Jaki? Niecny skal. Nieobecny. Nieobecny to chyba ja jestem. Pyk, pyk, pyk. Czwarte poziomy S. Jest chyba nasz ziomo, co? Czy to nie on? Nie wiem do końca. Chcę ugryźć szczura? Pewnie, że chcę. Reward. Czy tam. Ta, reward. Rewary. Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Ja nie wiem, co to znaczy reward. Reward to znaczy nagroda. Reward? Nie mam zielonego pojęcia. Oj, chyba znalazłem jego ciało. Oj, walka z bossem. Bestia z kanału. Co ty pierdolisz? Pierdolony wilkołak? WTF? Co ty gadasz, wariacie, ty? To mi się lore pojebało, nie? On jest odporny w ogóle na takie ataki. Trzeba to jakoś... Może ogłuszać go i wyssać z niego krew? I wtedy... On jest też odporny na picie krwi mocne chyba, nie? Tak, wydaje mi się, że za dużo to jest nie uzupełnię wtedy. A nie, dobra. Najbliższe jednak uzupełniłem, tylko... Dobra, pyk. I dwójeczka. Cyk. Ej, no my nic nie robimy, nie? Stop. Zarządzam przerwę taktyczną. Coś mi tu nie gra, stop. Ja zakładam jednak moją spluwę. Spluwa teraz się przyda. Tylko, że sprzedałem kilka naboi, ale nie ski. Mogę wyrzucić jakoś ten kołek stąd? Nie chciałbym spluwkę, tak. Tylko jak założyć teraz tę spluwkę? Lewy przycisk myszy? Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to działa. No, pod lewy przycisk myszy mam kołek. Chyba, że... Nie wiem, jak to działa, szczerze. Nie rozumiem, jak to działa. Jak ja mogę sobie na tą spluwkę zamienić? Oj, chyba umrzemy. Dobra, ciosy od pleców. Ty! To jest problem, bo ja nie umiem mojej broni zamienić. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ja bym chciał do niego postrzelać, bo wtedy by było S. Bo on jest ciężki na takie bicie, widzę na blisko. Ła! Czekaj, leczenie, gościu. Ogarnij się. Czekajcie, no muszę ogarnąć to, jak się wyciąga tą broń, bo... Dobra, widzowie, mam z jakiś randomowy przypadkiem przycisk. Uruchamia to. Chyba V albo B, albo coś takiego. O, C. Nie wiem dlaczego akurat C, nigdy nie miałem wcześniej informacji takiej podanej, ale dzięki. Dobra, będę wiedział teraz, że mogę O kurwa ty, jak ty strzelasz, wariacie? Dobra, nie mam niestety za dużo naboi, bo trochę sprzedałem tych naboi, szczerze mówiąc. Pyk, to... O, możemy go ugryć. Może być. No i tyle by było z zabawy. Nie wiem jak drugą moją broń ręczną wymienić, chyba też pewnie C. Tylko ja generalnie nie mam w sumie przy sobie teraz innej broni.
Dobra. Kurczę, ciężki ten zawodnik. To jest ciężki boss, bo ma dobre odporności na bicie na wręcz. A ja za bardzo z broni nie strzelam. Teraz mu fajne combo sprzedaliśmy. Trochę leczonka. Kurczę, długa ta walka przede wszystkim z tym bossem. To jest chyba takie najnudniejsze. Generalnie długa, nie? Jest jakaś mega wymagająca. Fajna jest nawet, tylko długa. Jak moja piła. Dziwne, że my z tej piły tak dużo w sumie zadajemy. Wydaje mi się, że maczeta byłaby generalnie lepsza. Czekaj, wariacie. Nie wiem, czy go bić teraz, czy wystać. Oj, z niego krew. Oj! Proszę, żeby nie było resetu. Stop. Oj. Oj. Nie! Kurwa! Ogłuszenie. Pyk, dobra. Jemy krew. Kurczę, ciężki. To jest ciężki, szczerze mówiąc. Dobra, leczenie. Jest git w miarę. Tu nie wolno panikować. Randomowy. Raczej nie używa się tu randomowych uników, szczerze mówiąc. Tutaj używasz uniku, jak trzeba użyć uniku. To nie randomowo. Ja na przykład w Wiedźminie po prostu spamisz, powalony. Tutaj trzeba to taktycznie bardzo rozgrywać. Nie wiem, czy ja mu na przykład w plecy zadaję więcej damage'u. Dobra, ucieczka. Trochę regeneracja. Generalnie wytrzymałości. I dojazd. Pyk. Chodź tu. Pyk. Dobra. Będzie dobrze. Myślę, że mamy szansę to przeżyć. Jeszcze wygrać. Zmiażdżyć przeciwnika. Pyk. Pyk, dojazd, pyk, dobra. Przeszukaj zwłoki Oprycha. Dobra. Talion na badanie siostry. Jeśli się czujesz chory, jeśli nie masz pieniędzy, to kimkolwiek jesteś i skądkolwiek pochodzisz, poproś o pomoc Dorotę. Ok, po prostu znajdź dom i pokaż mu ten talion. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? Okay, I really must find her. Dużo w ogóle dostaliśmy punktem doświadczenia. Szantaż. Udaj się do Whitechapel. Nie mam tutaj jeszcze gdzieś miejsca, do którego mógłbym skoczyć jako wampir? Chyba niekoniecznie. Dobra, no to już wiemy, co będziemy robić w takim razie. Idźmy tym wątkiem głównym, no bo nie ma co też iść tym wątkiem niegłównym. Bo ja i tak nie mam tego. Nie mam poziomu na tamten poziom, a tam jest 19 poziom, żeby tam wykonać tę misję poboczną, poszukiwanie. Ostrożnie, zagrożony mieszkaniec może nie przetrwać kolejnej nocy. Sprawdź, jakim jest stanie. Jaki kurwa mieszkaniec. Tu się wychodzi. To my nie chcemy akurat wychodzić. Cię tu jest jakiś mieszkaniec, który potrzebuje pilnej pomocy. Bo po lewo słyszę jakiegoś zombiaka. A nie w środku. Dobra, to są zwykłe skale, to je rozdupcymy w 5 sekund. Dobrze, że ten w tam... Oj, kurczę, w sumie dużo mnie uderzy. Ej, poczekaj wariacie, ty... Nie no, od skala się wyjebałem, nie? Aha, XD. Oha. Proszę. Dobra. Spam jedynką. Leczenie. Ej, dobra, to jest powalone, że tutaj w sumie zwykły skar mnie może rozdupcyć. Kurczę, ciężkie to jest jednak. Tylko dobrze, jak mam dużo wytrzymałości, to im takie combo możemy sprzedać na dziurę. I to jest spoko akurat. Ej, no biegnij. Dobra, pyk. Skit. I ociekrynca, wariacie. Pa, co dla siebie zrobiłem. Kim ty jesteś? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay,
Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Żegnam, a pokaż jego krew. Jakość krwi. Ból głowy. Utratę jakości krwi. Krąg społeczny. No nie, no nie będziemy z niego chyba wysysać krwi, nie? Ocalono mieszkańca. Udało ci się ocalić mieszkańca. Za noc wróci on do swojej dzielnicy. Spoko. Niech wraca w takim razie. No generalnie my byśmy musieli wysysać krew, no bo jak tak dalej pójdzie, to ja będę dostawał tak na dziurę w tej gierce. W sensie ciężko będzie strasznie. Bardzo, bardzo ciężko. Więc musimy na pewno znaleźć jakichś niedobrych gagatków, ale coś czuję, że nie ma tutaj w tej gierce generalnie niedobrych gagatków. To są co najwyżej ludzie, którzy wbili na złą tutaj drogę. Chociaż ten jeden wydawał się taki, którego zabiliśmy, wydawał się taki średni, ale on też dawał nam bardzo mało punktów doświadczenia w porównaniu do 2-3 tysięcy, które dałem inne postacie, to on tam dawał jakieś grosze. O, witam. Nie to miałem kliknąć, chciałem broń wyciągnąć pod jedynkę. Oni zawsze mają coś do podniesienia, to jest też spoko. Dobra, no i co, udajemy się... Gdzie się udajemy? O kurwa! Oj, wysoki poziom ma. O kurczę. Dobra, panowie. Fajnie się z wami bije i tego owego. Super zabawę. No ale muszę spadać do swojej własnej dzielnicy, bo to jest jakaś inna dzielnica na zupełnie inny poziom. Na zbyt totalnie wysoki poziom, szczerze mówiąc. Tutaj nie przejdę. Kurwa, tutaj nie przejdę. Jod się kręca, ty. Ale zadyma w dzielnicy waszej. Dobra. Puść. Czy my tędy dam radę jakoś? Chyba damy radę. Odpaliłbym sobie mapę tak z ciekawości i zobaczył, czy ja w ogóle dobrze idę. Idę. A, ja jestem w innej dzielnicy. Ja nie jestem w dokach. My jesteśmy w Whitechapel. Połóż kres z szantażem, które nękają Lady Ashbury. I ocie kręca, oni mają strasznie wysokie poziomy tak w sumie. Tutaj mogę na górę? Nie mogę, jestem w jakiejś... Aha, jestem w jakiejś ślepej uliczce. Ała, kurwa, au. No co to za kombo w ogóle, nie? Niezły kolo. Nie, on wkurzasz mnie trochę, wariacie. Słuchaj. Niby jesteście dobrymi gościami. Zabijacie wampira, a wampiry zazwyczaj są złe. Przynajmniej według ludowych wierzeń. Ale mnie to akurat nie ruszasz. Jak to mówią, żart jest śmieszny, ale póki mnie nie tyczy, tak? Wtedy jest bardzo zabawny. Dzielnica, status stabilny i status zdrowy. Dobra, musimy jakoś tędy iść, z tego co tam patrzę na mapę i chyba wydaje mi się w prawą stronę się udać. Co tam zrobimy? Nie chcę mi się z nimi bić za każdym razem, serio. Więc myślę, że po prostu biegnijmy przez siebie. Dzida, dzida, wariacie. Ty, no i tu muszę się udać w sumie. Tu chciałem się udać przynajmniej. Nie mogę tutaj wejść. Kurwa, łano. Pójdź. Tędy? Nie, nie, coś mi tu nie gra, ty. Przecież to jest jedyna droga, jak ja mam się tędy dostać tutaj. Jak inaczej mam to zrobić? Czekaj, coś mi tu nie gra, może spróbuję ich, nie wiem, rozdupczyć. Ja nie mam klucz przy sobie albo coś takiego, bo... Inaczej to nie mam zielonego pojęcia, jak się tam dostać na drugą stronę w sumie. No i dalej, tylko trafiaj. Dobra, tak będzie teraz przez chwilę spokój. O, właśnie. A, widzisz. Drzwi są zamknięte, to bardzo kurczę niedobrze, że są zamknięte. No my musimy tam się jakoś udać, nie? Ty, pytanie teraz brzmi jak? W takim razie. Możemy wrócić do szpitala tą drogą? A, musimy chyba tym mostem pójść. Tak jak tutaj nam gra, tak powiedzmy defaultowo by nas prowadziła. Czyli tędy, tędy i ze szpitala. Okej, okay, no to prosto i w lewo, tak? I pójdziemy do szpitala i potem będzie git. Może idę? Jeszcze sprawdzę. Chyba bardzo dobrze. Ała. Nie tu chciałem dodżować. I co? No i generalnie w sumie jak tego, jak odpocznę i będę miał do wyboru ewolucję, to w sumie chętnie bym chyba wybrał wytrzymałość, z tego względu, że wydaje mi się ona dość istotna.
istotne mi się wydaje to, że ja mogę sprzedawać tutaj im combo takie i praktycznie na raz zabijać na przykład jakiegoś gościa, bo po prostu macham jak powalony tym tą piłą i to jest całkiem spoko. Więc wytrzymałość wydaje mi się ponad obrażenie albo coś takiego. Krwi wysysamy dużo, jestem dobrym ssaczem. Mam 60% chyba więcej, zresztą nie mogę chyba tego bardziej jeszcze ewoluować. Status dzielnicy poważny. Ja mogę tutaj zobaczyć status dzielnicy. O kurczę, Whitechapel. Poważny. Czyli, o kurczę, czyli tragiczna dzielnica tutaj jest. Najgorsza. Najgorsza dzielnica jaka jest. To jest tutaj. Okej, tutaj jest ten skarb, z którym już kiedyś się biłem. Pamiętam go. Kurwa, on nadal mocny na 18 poziomie. Hop. Oj, no nieźle, nie? Ale chyba mu damy radę w sumie. Widzicie, jakie świetne kombo sprzedaliśmy? Trzeba chwilę dobrą spację kliknąć, jak nas atakuje. Pyk, na plecki. Chyba na ludzie, bo to zwykły skal na szczęście, ale na takim poziomie jest. Powalone. Dobra, już mniej więcej wiem, jak się w tą grę gra. Jak zachowasz spokój, to jest totalna chillera, nie? Bo oni cię atakują. On teraz wali, kurczę, ciosy w powietrze, a ty mu rolek na plecki, nie? Jak to, tylko trzeba mega spokój taki zachować. Notatka członku szajki mokrych kaloszy. Wygląda na to, że znalazłem odpowiedniego kandydata na nowego kalosza. Albiego jest głupi jak but, ale twardy. Kazałem mu udowodnić, że potrafi zdobyć lekarstwa na czarny rynek. Wywiązał się z zadania szybko i sprawnie. Następnym razem powiem mu, że został przyjęty do mokrych kaloszy i czeka go spotkanie z przywódcami, którzy przydzielą mu dalsze coś tam. Okej, okay, czyli niedobrze. Jakiegoś młodego adepta sztuki. Sprowadzałem na złą drogę. Czy ja tędy dam radę dojść tam, gdzie chcę dojść? No, w lewo pójdziemy i będzie git. To idźmy w lewo i prosto tutaj. Mapa? Cacy. Byliśmy tutaj wcześniej. Tutaj w ogóle też mamy misję poboczną do wykonania. W sumie ja sobie mogę ją zaznaczyć generalnie. Tą misję poboczną, te poszukiwania tak zwane. I to jest poszukaj zamówienia. Czy które to było? Nie, to było to. Znać miejscową kwaterę stróżów. To było to, no, wytrop. Zaznaczmy sobie to, bo to jest 50 metrów stąd, tak to bardzo niedaleko. Generalnie to moglibyśmy się kinąć, bo jeżeli chodzi o spanko, no to byśmy mogli fajnie sobie te umiejętności porozdawać. Dziwne to jest to, że ja muszę w ogóle celować tym czymś, co ja rzucam, nie? Tą krwią, tą dzidą z krwi. To jest dziwne strasznie. Czemu już nie mogę krwi? A, bo nie mam tego. O kurwa, to. Ej, co to było, wariacie? Aha. No i umarłem. Uj. Szybko. No i waleć i starego. W GTA RP, jak gramy na serwerze. Zabito mnie. No niestety. Ładuj. Krew nie jest mi obca. Znaczy krew, śmierć. Czy mnie generalnie nie... No kurczę blaska. Nie umieram, jesteśmy pieprzonym wampirem. Wracam tam do was. Status dzielnicy poważny. Nie dziwię się, jak mają takich degeneratów jak wy. Nie, że porządnego obywatela lekarza próbujecie zabić. Nie za kolesie, nie? Dobra, wkurzyłeś mnie, wariacie. Myślałem, że zrobimy to w tak zwany sposób szybki, ale chyba niekoniecznie. Będzie sposób wolny, ale za to bardzo bolesny. Ty. O, ale se pobiłeś, co? Fajnie se strzelasz. No, super robota, kolego. O, ty gnoju. Wymiana, co ty, chłopie? Z kim ty myślisz, że ty grasz? W karty. Jezu, gościu się. Pyk. Dobra. F. Sprężynka. W śmieciach coś ciekawego. Nie, ja chciałem śmieci przeszukać. Pyk. Smar i śrubki. To akurat ważne i istotne sprawy są. Co tu dzisiaj za oferta? Ziemniaki. Gruszki. Cebule. Martwy w środku.
A, bo oni tu opisują, kto jest martwy i biorą tych ludzi, tak? Albo kto jest na kwarantannie, chyba tak. A też jednocześnie pewnie ludzie się boją wchodzić do tych domów, no bo tak jak było mówione, jest tutaj środek pieprzonej pandemii. Dobra, tutaj mamy generalnie misję poboczną i kryjóweczkę też mamy. Możemy tutaj pozbierać różne rzeczy fajne pewnie. Cyk, cyk. Możemy też coś wytworzyć albo się kimnąć. Ja bym generalnie się w sumie kimnął. Wydaje mi się, że nie wiem, na jakiej zasadzie by to miało działać, skoro tutaj zaraz mamy wielką dziurę i ciężko by mi było się tu wyspać. Pewnie bym zaczął płonąć, tak szczerze mówiąc. Ale no nieważne. Jeżeli gra mi daje taką możliwość, to raczej mogę to zrobić. Chciałbym chyba pójść w tak zwaną wytrzymałość. Ciało? O, wytrzymałość. Cyk. Mogę na kolejny poziom? Pewnie, że mogę. Kosztuje mnie to 600, ale chciałem to wykonać, zdecydowanie tak. Chciałem też wykonać zdrowie plus 50 niekoniecznie. Szybka regeneracja. Po ugryzieniu zwiększ regenerację życia, jak najbardziej. Trochę to kosztuje, ale wykonamy to. I mocne ugryzienia zwiększy obrażenia zadawane w czasie walki przez ugryzienie. Średnie, abym generalnie zwiększył absorpcję krwi. Jeszcze o kolejne 20%. Pyk. A później będziemy ulepszać wszystko w sumie. Przede wszystkim te pasywne rzeczy bym najlepiej było, wydaje mi się, ulepszać. A potem dopiero umiejętności, no bo musimy mieć dużo krwi w sobie i dużo krwi wysysać, żeby móc używać umiejętności. W ogóle musimy mieć krew, żeby móc używać umiejętności. Dobra, czy to jest misja, czy my tutaj mamy się udać? Mapa jakaś? No tak, kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że możliwe, że tutaj. Czy tutaj jest ta kryjowa, nie? Siema, wariacie. Ała. Pyk, pyk, gryzionka. Powalone w sumie ta strzelba jest, mocno. Całkiem. Ała, ała. Pyk, pyk, unik, unik, unik. Ale mamy teraz wytrzymałości w ogóle, mega dużo. A i to jest zajebiste, ta wytrzymałość, szczerze mówiąc. Ten taki piękny kombo sprzedawać. Nie no, wkurzyłeś mnie, gościu, nie? To mi dużo chyba zadaje takiego damage'u permanentnego, co ja nie mogę tego odnowić zaraz, tego życia. Coś takiego on robi. Było mówione wcześniej, bo na samym początku, że ogień mi właśnie zadaje taki dziwny damage permanentny. Dopóki się nie kimnę albo coś takiego. Trzeba uważać na to. Dobra. Myślę, że git. Bo pozbierajmy tutaj wszystko, co z nich pozostało. I czy tu będzie coś ciekawego jeszcze? Coś się świeci? Nie, 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 nie. Tu się coś świeci. Dobra, zawsze jakaś tam fiolka z pigułkami. Tutaj mam do wykonania, wydaje mi się, misję otwierać w takim razie. Witam. Siemano, panowie. Pyk, pyk. O kurczę, 16 poziomy, to już nie jest tak łatwo. Teraz by się przydała ta dzida, ale ulepszona, nie? Tak, żebym taki porządny damage zadała z tej dzidy, mój pyk. No to jest taki trochę lamusiarski damage, nie? Duży. Dobra. Pyk. Trzeba go ogłuszyć. Po jednym. Fokus na jednego. Tylko ja tak nie umiem sfokusować się za bardzo. O kurwa, ty, ja umrę zaraz. Ej! Ała! Pyk. Dobra, ugryź. Hamujemy jedynkę, żeby tutaj krew wyleczyć. Dobra. Idzida w nich. Pyk. Dobra, został nam jeden koleś. Wydaje się, że raczej go pokonam. Tak mi się wydaje. Ała. Czekałem na odpowiedni moment na unik, ale niestety nie nadszedł. Dobra, leczonko. Ale życia mega dużo regeneruje w sumie. Au. Dobra, możemy mu chyba dzidą pierdolnąć. Cyk, 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 dobra. Ale łatwe zadanie to nie było zdecydowanie, to trzeba przyznać. Niestety, no poziomy tutaj dużo robią. Trzeba by było zabijać mieszkańców, żeby szybciej ewoluować. Czy tutaj jest coś ciekawego na przykład? Nie ma.
A i dlatego na przykład są takie wielkie X-y napisane, to znaczy, że ktoś już umarł w środku albo coś takiego. A propos jeszcze nawiązanie do tego, co mówiłem poprzednio. Duża fiolka z pigułkami, git. Ukradnij raporty, coś tam pod wymiankami od szpitalu. W sumie jesteśmy jeden na jeden, to możemy mu tak... Możemy go ogłuszyć. Trochę pozyskać z niego krwi. Dziwne to jest, że my musimy chyba taką krew, która płynie w nim, pić. Nie możemy taką, jak już umrze. Używany kołek stróżów prawa. Nowa spluwa, poka. A, to ta sama spluwa? No, ta sama spluwa. A nie, inna spluwa, czekaj. Ten używany 10 ogłuszenia, a ten 15 ogłuszenia. Tylko więcej wytrzymałości, ale git, to lepszy jest w sumie. Używane koło, to zamieńmy. Używane koło jest już w prawa. Git. Zawsze tam więcej ogłuszenia i mniej będę musiał machać. Fajna całkiem spluwa. Znaczy spluwa, broń dodatkowa. Raport dotyczący Pimberbrook. Ser, po dwutygodniowej obserwacji prowadzonej w szpitalu Pimbrook możemy potwierdzić, że mamy do czynienia z aktywnością wampira. Po pierwsze, zdobyliśmy dowody na to, że wewnątrz działa pijawka płci żeńskiej. No to odnośnie tej laski, tak? Rozwij obawy na temat szpiegów. Czy to ta laska, co generalnie udaje, że jest wampirem? Ponieważ jest chora, najzwyczajniej. Nowy przedmiot do zebrania? Do zbierania. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Znaczy, że teraz mi jakiś przedmiot się będzie randomowo pojawiał w miejscach, w którym wcześniej go nie było? Nie wiem. A co jeszcze, że tutaj będą ludzie? Siema. A, nie ma tu już nic. Tutaj? Tyk. Dobra, tu generalnie warto jest biegać i po prostu spamić F. I przy okazji się coś podniesie zawsze. Tak jak chodzę i szukam konkretnie miejsc, w których mogę użyć przycisku F, żeby coś podnieść, to często tych miejsc nie ma za dużo. Jak chodzę i po prostu spamuję F, to zawsze przypadkiem mi się coś podniesie. Wracamy i wykonujemy misję główną przede wszystkim. Oj, co się dzieje? Jak Steady Boys? A, chciałem powiedzieć, że jesteś solo, ale niekoniecznie. Fajny kołek mieliście, dzięki za pomoc. Bez was by było ciężko, panowie. Ale z wami to od razu jakoś tak łatwiej. Oni sami siebie wysadzą zaraz. Super robota. Gratulujemy. Dobra. O! Foka! Uwielbiam akcent tego. Brytyjski. Giga śmieszny w sumie. Szczególnie jak oni, znaczy tak brytyjski to jeszcze jest okej, okay, nie? Ale ten szkocki akcent albo irlandzki to jest, nie da się ich zrozumieć. Nie wiesz, czy oni mówią po angielsku? Czy to jest jakiś inny język, nie? Spowalone. Na przykład jak tego, Conor McGregor chyba jest z Irlandii. To jest taki fighter, jeżeli ktoś nie wie, to walczy w UFC. On zawsze takie dziwnie gada. Mam taki dziwny styl wypowiedzi. You fucking rat. Dead inside, martwy w środku. Dobra, no dzida przed siebie w takim razie. Czy czeka mnie tu więcej niespodzianek? Oczywiście, że mnie czeka. Witam. Ale to na 10 poziomy to luz. Generalnie nie musimy się konkretnie z nimi bić, no możemy w sumie zrobić tak zwaną ewakuację i moglibyśmy, znaczy teraz to chyba już musimy akurat, bo to blisko misja jest. Ale z tymi poprzednimi ziomkami niekoniecznie, bo musieliśmy się bić. Moglibyśmy po prostu ewakuację zrobić. I przebiec i myślę, że by było ok. W sumie nie wiem, czemu to nie zrobiłem. A nie, bo wykonywaliśmy misję poboczną. Akurat nie mogę. Pyk. Dobra, w grubego trzeba umiejętnością walić. Przede wszystkim. To mu najwięcej zada, ale mi też w sumie ściąga to mega duże krwi. A super jest ta umiejętność, tylko trzeba ją wyewoluować i będzie super. Podoba mi się ona, no. Dużo daje.
Znaczy, pewnie są jeszcze ciekawsze o wiele umiejętności. W sumie. A ta wydaje się fajna, ale towarzyszy mi od początku. Mam o niej dobre mniemanie. Dawaj, 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 bo on nam ciosa mocnego sprzeda. Ma to coś na ręce, nie wiem jak to się nazywa. Trochę wygląda jak taki asasyński przedmiot. Ten, taki nóż. Pamiętam kiedyś jak byłem młodszy, to sobie zrobiłem taki wysuwany nóż. Że nie miałem noża i jak zrobiłem, to mi się wysuwał nóż. Kurczę, chyba z 2 dni to konstruowałem. Miałem za 8 lat. Potem biegałem po domu z nożem i widziałaś mama, widziałaś? Normalnie, a tam chłopie kozik ostry jakiś ten się wysuwał. Nie wiem jak to zrobiłem, ale pamiętam, że cały tutorial oglądałem jak to się robi, tam z kartonu kleiłem i tak dalej. Teraz mi się odblokowało takie wspomnienie. Tam coś jest, nie? Tylko nie wiem czy ja chcę tam iść, bo tam tutaj nie mamy misji. Do misji musimy się udać na lewą stronę, żeby iść do misji, także chyba lewa strona i myślę, że... Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. O kurde, no dobra. Daleko nie mam, 72 metry. Tylko pytanie, czy tu będzie dużo ludzi. Tam ktoś jest na pewno. Oj. Nieźle. Nie za dzielnicę już widzę. Mogę się tam udać w jakiś sposób? Co ty zrobiłeś, wariacie? What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Zaktualizowane śledztwo. Twoje życie w Londynie? No, to chyba ma ciężkie akurat. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You mean you used to have a kiedyś to było, wariacie? Yeah, jak najbardziej. Now I'm just Ben the Tramp. Ben Włóczęga? Ciekawe czemu, bo tak dziwnie jakoś się ruszasz, wariacie, jakbyś był ostro nawalony. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert Smaller. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. A mój syn podkłada mi pigułki. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just faked me last nerve. Spoko, ok. Znaczy nie wiem, czy spoko. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. Just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. Co znam za fatygę? Cordial. Dobra, na razie żegnaj, w sensie... Tak, bo w sensie nie rozumiem co tu się wydarzyło. On strzelił do tego? On strzelił do swojego syna, ale go chyba nie zabił, prawda? Ale powiedział, przysięgam, nie chciałem go trafić.
Czy generalnie go zabił? Tylko czy nie trafił? Nie wiem za bardzo o co chodzi. Porozmawiajmy jeszcze z tym ziomkiem tu. The bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Nieźle do mnie gadasz. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Hey. Może cię z kimś pomylił? Wybrałeś sobie łatwy cel, prawda? To co zrobiłeś było niewybaczalne. Yes, you did. And it was cowardly and inexcusable. Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Osobiste pytania. Nie mogę. Twoje życie nie mogę. Szukam siostry. W takim razie. If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. No dobra, to w takim razie to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie, mi się wydaje. Pokażę jeszcze jego jakość krwi. No, tragiczna w sumie. Żegnam w takim razie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Pamiętajcie, słuchajcie, żeby wpaść na Twitcha, tam praktycznie codziennie streamy. Ty, jakieś auto w ogóle chyba jechało. Nie wiedziałem, że to są auta, bo jakiś pociąg przynajmniej. Codziennie co dwa dni są streamy, coś tam się dobrze bawimy, poddymiamy, jest spoko. No i tyle właściwie, możecie suba zostawić, że jeszcze nie macie. A my widzimy się jutro, godzina 14, 16. Pozdrawiam z rodziną. Pa, pa.